Uroczyste okazje rodzinne, codzienne spacery, weekendowe wypady czy praca w trudnych warunkach. Każda sytuacja wymaga innego obuwia, a każdy but potrzebuje pielęgnacji, konserwacji, impregnowania i czyszczenia, aby dłużej nas cieszył i spełniał swoje zadania. Odpowiadają za to kosmetyki do butów. Kosmetyki do obuwia to szeroki asortyment środków zróżnicowanych pod względem zastosowania. Innych preparatów użyjemy do skóry gładkiej licowej, innych do zamszu i nubuku oraz jeszcze innych do tkaniny syntetycznej oraz skóry sztucznej. Do tego możemy dodać jeszcze środki do pielęgnacji i ochrony koloru, czy specyficznego rodzaju wykończeń lub faktur powierzchni obuwia. Jak różnorodne są to preparaty i w jaki sposób powstają, sprawdziliśmy w fabryce firmy Dacoma. Życie każdego z preparatów zaczyna się w laboratorium. To tutaj powstają nowe formuły, w tym m.in. rozwiązania innowacyjne. Staramy się wprowadzać najnowsze technologie, jak na przykład nanocząsteczki srebra i krzemu w dezodorantach, w środkach czyszczących. Staramy się też inicjować pionierskie kierunki rozwoju i rozszerzać paletę akcesoriów o nowe wkładki profilaktyczne, sportowe, higieniczne, specjalne preparaty dedykowane do obuwia typu sneakers. W laboratorium badana jest także jakość składników, które zostaną użyte do produkcji. Przyjrzyjmy się zatem, jak przebiega ten proces. Naszym przewodnikiem po zakładzie będzie pan Mateusz. Zaczynamy od działu chemicznego, gdzie powstają pianki czyszczące, środki nabłyszczające, kremy do pielęgnacji obuwia, pasty. Najpierw przygotowywana jest baza produktu. Produkowana jest z różnego rodzaju wosków, dokładnie mieszanych w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Aby wyprodukować pastę do czyszczenia obuwia, dodawane są m.in. barwniki, środki utrwalające oraz substancje mające wpływ na konsystencję produktu. Gotowe preparaty sezonują w magazynie, skąd trafią do specjalistycznych maszyn rozlewniczych. Za pomocą podajnika butelki transportowane są na linie. Produkt nalewany jest jednocześnie do 4 opakowań. Tutaj widzimy, jak rozlewany jest szampon do czyszczenia obuwia. Po nalaniu szamponu w butelce montowany jest aplikator z gąbką, który pozwoli jednocześnie nanieść szampon oraz oczyścić but. Na koniec przyklejana jest etykieta i butelki pakowane są do kartonów zbiorczych. Zobaczmy jeszcze, jak produkowane są czyściki do butów. Na początek wieczko czyścika oklejane jest etykietą. Do niego przyklejana jest gąbka. Gąbka nasączana jest silikonem, posiadającym właściwości czyszczące i nabłyszczające. Na koniec zakładamy spód czyścika. Przygotowane środki w szczelnych pojemnikach leżakują, a pobrane z nich próbki trafiają do pieca, by można było przeprowadzić badania stabilności opakowania oraz symulację procesu starzenia się produktu. Tutaj także sprawdzane są właściwości fizykochemiczne gotowych preparatów. Przenosimy się teraz do działu produktów skórzanych i tekstylnych. Tutaj powstają wkładki do butów. Wkładki ortopedyczne produkowane są m.in. ze skóry pekari, grubszej i miększej od na przykład skóry świńskiej. Przed rozpoczęciem produkcji skóra jest kontrolowana. Wykrojniki zostaną ułożone w tych miejscach, w których grubość jest odpowiednia. Po wyjęciu z prasy wykrojone kawałki skóry sklejane są z lateksem. Na koniec wkładka jest stemplowana. Produkowane w podwarszawskiej wiązownie kosmetyki do obuwia trafiają do odbiorców w prawie 30 krajach świata. Miesięcznie wyjeżdża z zakładu ponad 30 ton każdego z produktów. Past, kremów, impregnatów i szamponów do obuwia. A oprócz tego ponad 240 metrów sześciennych wkładek, szczotek i łyżek do butów oraz innych akcesoriów.